później powiem. Ciekawe odgłosy. Nasz pan kierowca łódkowy. Dzień dobry kochani, kolejny dzień na pięknej wyspie Kolipe. Dzisiaj płyniemy na wycieczkę po okolicznych wyspach. Właśnie pan wymienia akumulator do naszej łódki. No i będziemy trochę snurkować, trochę właśnie zwiedzać okoliczne plaże. Będzie mnóstwo pięknych widoków, to na pewno. I pewnie dużo bardzo ładnych widoków również podwodnych. Do zobaczenia później. Czy będzie mnie słychać, ale tak pokrótce powiem. Dobra, później powiem. Okej. Mieliśmy małą awarię silnika, ale że mamy fantastycznego kierowcę, to wszystko okiełznał i naprawił na wodzie, bez pomocy, mając tylko jedne jakieś kurde kombinerki. Także mamy master of an engine. No i płyniemy, jesteśmy jeszcze przed naszą pierwszą lokalizacją. Właśnie kraby wybiegły z łódki. Thank you.
są dwa snorkowania. Teraz nasz pan kierowca łódkowy zabrał nas w bardzo ładną okolicę. Są dużo płycizn, piękna turkusowa woda. No i wysepki. Jest trochę ludzi, ale właśnie bez przesady, więc jest jak najbardziej okej. Okay. No nie, no jest jak najbardziej okej, okay, to powiedzieć to jakby nic nie powiedzieć, no jest przepięknie. Czy będzie mnie dobrze widać, bo jest mnóstwo soli, no i w powietrzu, w wodzie, mam mokre ręce, także może być trochę soli na obiektywie. Jesteśmy właśnie na Rockroy Island, no i zabrał nas tutaj nasz pan przewodnik, żebyśmy porobili sobie trochę zdjęć, no i tak nacieszyli się pięknymi widokami. No jest tutaj naprawdę, naprawdę rajsko, naprawdę przepięknie i bym powiedziała, że właśnie takie małe Malediwy. Tak, nasz opiekun mówił, że opiekun wycieczki, tour guide, mówił, żeby właśnie jak mamy jedzenie, no to żeby uważać, nie zostawiać, no bo małpy nam mogą je ukraść. Nic takiego się nie wydarzyło, ale widzieliśmy kilka małpek. Także idziemy w poszukiwaniu małp i ładnych ujęć. Thank you.
jesteśmy sobie tutaj na takiej kolejnej wyspie, co się składa jakby z samych kamieni. Jak to wygląda. No i takie fajne, bo coś innego, ale no co z tego, jak tu jest pełno śmieci, nie? Patrzcie, ile tu tego jest. Masakra, no. No tak wyrzucone i sobie leży, nie? Nic. Park naturalny. Fajnie, turyści, płaćcie 200 batów. Bo natura, dbamy o naturę. A na co te 200 batów? Nie, jak tu jest pełno śmieci, nie? No, także trochę to jest słabe, nie? Że niby tak National Park, że dbamy, a tak naprawdę jest pełno śmieci, no. A tak się nazywa wyspa. Kohingam.